Wujek się modlił bardzo często. Właściwie, kiedy podziwiał, na przykład sam stojąc na uboczu i podziwiając góry czy widoki, byśmy wiedzieli, że on się modli, mimo że tego nie było widać. Ja widziałem kardynała Wojtyłę jako człowieka, który to robił w sposób naturalny. To nie było, powiedzmy, takie zanoszenie modlitwy ekstatyczne, czy jakieś, powiedzmy, jakoś dziwnie nabrzmiałe takim zewnętrznym wyrazem. Robił to tak, jak się oddycha. To jest, powiedziałbym, widziało się to duchowe oddychanie. Ja już to mówiłam, że się modlił całym sobą. Że go nie było dla innych wtedy, był dla Pana Boga. I po mszy świętej, jak wychodził, mam kilka razy, mam chyba 3 zdjęcia z kaplicy z różnego czasu. Tej prywatnej kaplicy Ojca Świętego na prywatnej mszy świętej. To właściwie tak, żeby go nawet można było pewnie trącać, to by nie czuł. Był wtopiony w inną rzeczywistość, tak się modlił. I to było chyba taka wielka lekcja, świadectwo, ale on nie robił tego dla świadectwa. On taki był. Nic nie robił dla świadectwa. Robił dla Boga i dla człowieka. Ktoś mówi, no to trzeba być dobrym świadkiem. No tak, ale to się dzieje samo, a nie trzeba sobie zaplanować, bo wszystko jest sztuczne. Widać w kurii, gdzie tam pracowałem z nim 7 lat, w kaplicy spędzał rano, czas najprzód przygotowałem się do mszy, potem msza, po mszy śniadanie i potem do 10:30 przebywał w kaplicy. Zamykał się i siostry patrzyły przez dziurkę od klucza, czy on siedzi na klęczniku, jest, czy też położył się krzyżem, bo jak leżał krzyżem, to już tam nie wchodziły, chociaż był jakiś ważny interes, jakaś sprawa. Ale jeżeli tam był przy stoliku, to właśnie wchodziły. Ojciec Święty miał taki zwyczaj, że swoje listy pasterskie, swoje artykuły pisał w kaplicy. Patrzył na Najświętszy Sakrament, modlił się czasem, a potem zaś pisał dalej. W jednej z wycieczek, nie pomnę już której, aleśmy chłopcy mieszkaliśmy razem z wujkiem na strychu na sianie. Schodziło się po schodach poprzez taki ganeczek, który był już na zewnątrz. I w nocy schodziłem, no bo taka była potrzeba, ciemna noc. Nie mogłem, znaczy potknąłem się o coś. Okazało się, że to był wujek klęczący na tym ganeczku. Potknąłem się o jego nogi. Ja widziałem wtedy, to było rzadkie, ale ja widziałem kolana tego kapłana. To były umęczone kolana od klęczenia. On tego nigdy, o tym nigdy nie mówił ani nie pokazywał, ale ja to widziałem.